niebawem kończy się budowa drugiego z pięciu budynków socjalnych przy ulicy Komunalnej w Mławie. Pierwszy z nich został oddany do użytku pod koniec stycznia. Prace nad drugim są już bardzo zaawansowane. Za kilka miesięcy będzie oddany do użytku. Trzeci już w innym miejscu i docelowo chcemy wybudować pięć tutaj. Na czwarty już mamy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszymy się bardzo, że nasz pomysł jest realizowany bardzo konsekwentnie, a ten pomysł wynika z potrzeb społecznych. Tu są mieszkania socjalne i mieszkania komunalne. Zrobione pod klucz mieszkania jedno- i dwupokojowe są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie wykonane w tym samym standardzie i wyposażone w jednakowy sprzęt. To są budynki, takie powtarzalne budynki. 14 rodzin znajduje tutaj dla siebie lokale. Dobre, przyjazne miejsce do życia. Proszę zauważyć, jesteśmy na placu budowy jeszcze, ale to wszystko będzie zagospodarowane. Dodatkowo przy pierwszym obserwujemy, przy pierwszym w tym roku oddanym i zamieszkałym przez mieszkańców budynku, że oni urządzają sobie zieleń. Zainteresowanie mieszkaniami w wielorodzinnych budynkach przy ulicy Komunalnej jest bardzo duże. Przydziałem lokali zajmuje się specjalnie powołana komisja. Dokonują weryfikacji, dokonują wyboru. Oczywiście kryterium jest jedno, główne, takie materialne, czyli spełnianie wymagań materialnych, ale jednocześnie trudne warunki lokalowe. Biorąc to pod uwagę, komisja proponuje przydziały, rozmawia z mieszkańcami, odwiedza mieszkańców w dotychczasowym miejscu za ich zamieszkania. Docelowo przy ulicy Komunalnej stanie pięć wielorodzinnych budynków, w których zamieszka 68 rodzin. Między obiektami mieszkańcy będą mogli urządzić zieleń. Zbudowane zostaną też place zabaw, uliczki i oświetlenie.